Witam was wszystkich z tej strony Maksymalny 77, a to jest drugi odcinek z World of Tanks na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie to bitewka troszeczkę niestandardowa, ale takie bitwy też na tym kanale będą się pojawiać. Jest to bitewka z powtórki, którą niedawno zagrałem. Jest to bitewka na 6 poziomach na mapie Przedmieście. Gramy też z piąteczkami, więc naprawdę ładne wczytanie. Jest to naprawdę dobrze wczytana bitewka. Więc postanowiłem, że pojadę sobie na prawo. Czemu na prawo? Ponieważ mogłem wtedy wychylić się po prostu wieżyczką. Wieżyczką, tak żeby było widać jak najmniejszy fragment mojego czołgu. Jeżeli będzie mało mnie widać, wrogowie będą mieli mało w co trafiać. Więc jak najmniej się wychyliłem, tutaj patrzyłem, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie i na razie nikogo nie widzę, ale widzieliście, że tam powaliło się drzewo, więc już wiedziałem, że ktoś tam pojechał. Najprawdopodobniej jakiś niszczyciel. 25 TP wyjechał tutaj, bardzo pewnie, a ja przestrzeliłem wagon i zniszczyłem pierwszy czołg w tej bitwie. Tutaj celuję w garnek KW-85, niestety nie udaje się trafić pierwszego strzału. I czy drugi trafi? Tak, drugi trafia. Dokładnie drugi trafia, ale mamy większy problem. Mamy M10, francuski niszczyciel czołgów. Bardzo szybko strzelny, bardzo dobry, z dobrym maskowaniem, co jest najważniejsze. Więc nie było sensu tam stać, bo bym stracił całe życie, bym zginął od tego niszczyciela. Więc musiałem się przestawić. Miałem nadzieję, że tutaj trafię w A43, który przejeżdżał. Ale niestety, zrywam za 300. Od IKV-a. W tym momencie wiedziałem, że muszę coś zrobić, bo przegrywamy tą bitwę. Ja mam już minus 50%, jak nie więcej, HP. Mam już mniej niż pół życia, więc muszę się wziąć za siebie tutaj i pojechać tak, żeby zrobić dużo za jednym zamachem. Więc wychylam się tutaj i poluję na Skodę T25. Bardzo dobry czołg, więc w pierwszej kolejności niszczymy Skodę z tej flanki. Mam nadzieję, że tutaj ktoś jeszcze się wychyli, bo nie chcę wychylać tak, żeby po prostu zjeżdżać z tej górki. Bo w tym momencie, jeżeli ja stoję w tej pozycji, pod takim kątem, to IKV, który mnie walnął za 300, nie ma na mnie przestrzału, ponieważ mój czołg zasłaniają wagony. Tutaj o, jest linia, w której on ma przestrzał. Będę musiał sobie wgrać XVM-a. Wtedy bardziej będę mógł wam pokazywać takie rzeczy na powtórkach. Ponieważ będę mógł po prostu malować na mapie. Więc jedziemy dalej. Muszę pomóc drużynie z tym STRV-em. Ponieważ tutaj będzie na pewno duży problem. Jest full HP. AMX ma wykończenie praktycznie swojego życia. A ja mam bardzo dobry czołg, więc muszę go wykorzystać. Nie mogę tutaj teraz, muszę grać ostrożniej, ponieważ mam pół życia, ale też nie mogę ustawić się w rogu mapy. Więc teraz wyjeżdżam na IKV-a, niszczymy IKV-a, celujemy teraz w T34, strzelamy mu w tyłeczek za 209 z gąsienicą, on się odbija, my trafiamy i teraz dostajemy za 262 od ELC Bisa. I jednocześnie odbijamy od S35CA, który ma naprawdę świetny dział, gdyby on przebił, już by nas nie było. Tak naprawdę nawet my jesteśmy teraz na dmuchnięcie wiatru, nawet na listek może nas zniszczyć, więc musimy uważać na wszystko. Ponieważ teraz nawet odłamki od arty mogą mnie zniszczyć. Więc jadę wyżej, żeby po prostu zeskoczyć troszeczkę tego S35CA. I teraz, gdy wyjadę za tego drzewka, on powinien być odwrócony w stronę, z której się mnie najbardziej spodziewał, czyli z przodu, a ja wyjechałem mu z prawej jego strony i kończymy kolejnego gościa. Jedziemy dalej. W tym momencie wiedziałem, że chcę zniszczyć artę lub jakiś czołg, który się pierwszy napatoczy, ale nie mogłem rushować, nie mogłem jechać na YOLO totalne. Musiałem grać
z mózgiem. I tutaj jest problem, ale jechałem tak, żeby jak najmniej mnie widziało. I tutaj FV dostał za 176. I chyba mi się nie uda go dokończyć, niestety. Ale widzimy kawał 85. Strzelamy do niego za 203. Chowamy się za budynek, żeby nas jakimś cudem nie zniszczył. Kawał 85 nie ma celnego działa, ale z dużym fartem też może mnie zniszczyć. Więc jedziemy teraz po Artę. I Arta niestety ginie. Mamy dalej szansę na medal specjalista. Więc może uda mi się go zdobyć. Będę miał teraz na celu zdobycie tego medalu. Mamy na razie na koncie 2432 obrażeń, 775 odbitych uszkodzeń i 539 po asyście. Wychylamy teraz delikatnie, żeby zniszczyć kawał 85. Wychylamy, niszczymy, mamy specjalistę na koncie i jedziemy po te 150. Mamy szansę jeszcze na medal Ridleya Waltersa za 8 zniszczonych czołgów, ale wątpię, że mi się to uda jeszcze zrobić. LC Bis chowa się i artylerzysta z naszej drużyny, mój plutonowy, niszczy LC Bisa. Czy uda zniszczyć się te 150, to się jeszcze zobaczy. 7 zniszczonych czołgów to już naprawdę dobry wynik. 6 zniszczonych czołgów także to dobry wynik, ale 7 to jednak jest również fajnie, a nawet jeszcze lepiej niż 7 zniszczonych czołgów. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj wyjechać i zniszczyć go. Wyjeżdżamy. Strzelamy raz. Czekam. Czemu ja czekam? Jestem po pierwsze na strzał, a po drugie chcę sobie wbić jeszcze 7 fraga. Czekam, aż będzie na strzał. Czemu nie strzelam? Czekam, aż będzie na strzał. Czekam na pewny strzał. I teraz pewny strzał w bok wieży i niszczymy kolejnego delikwenta. Więc 7 zniszczonych czołgów, bitwa wygrana i naprawdę wydaje mi się, że nie była jeszcze rewelacyjna, ale jest niezła. Oczywiście na tym kanale będą coraz lepsze powtórki, żebyście mogli sobie je obejrzeć. W opisie macie link do VOD Replays, jeżeli byście chcieli sobie obejrzeć tą bitewkę. Jeżeli byście chcieli sobie przeanalizować, czemu pojechałem tutaj, jeszcze na mapę byście chcieli spojrzeć, to zapraszam do opisu. Tam będziecie mieli link do VOD Replays i ja zapraszam was do subskrybowania, do ocenienia filmiku łapką w górę lub w dół. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!